na cześć moich braci. Dziękowaliśmy Bogu, żeśmy się uchronili w czasach klęsk. Rodzina, która mogła się siebie doliczyć. Wyszliśmy z tego i udało nam się żyć dalej. Jeden brat powrócił po 2 latach z surowej północy. Nie do rozpoznania na zdjęciu zrobionym podczas postoju w Białej Podlaskiej. Widmowa bladość. Na głowie sowiecka czapka, uszatka. Obok niego 2 współtowarzysze z obozu jednego z najcięższych. Jogła. Wepchnięto ich do nor wykopanych w ziemi i obleczono w niemieckie mundury, żeby nie budzili współczucia miejscowych. Osłap, także współtowarzysze wywlekali go siłą z legowiska i ciągnęli trzymając pod ramiona ku rzece, gdzie pracowali przy spławianiu drzewa. Nogi zostawały mu z tyłu, gubił w drodze wypchane słomą chodaki. Nie pozwalali mu odstać. Pamiętaj im to. Dzięki nim jego opowieść o naturze ludzkiej brzmi bardziej krzepiąco niż inne. Kiedy chorował, wynosili go na powierzchnię, żeby mógł podziwiać zorzę polarną. Mówili, głupi ten Hartwig, ale uszanowali w nim artystę. Drugiego brata, lekarza, sadzano na odwróconym stołku, przesłuchując ze zbrodni leczenia rannych z parasola. Fagas o zataltych rysach twarzy zabierał go raz po raz z kliniki na Nowogrodzkiej i seanse ciągnęły się z przerwami przez długie miesiące. Nie przeszkadzało to między jednym przesłuchaniem a drugim wzywać go do chorych dostojników. Był bowiem jednym z najlepszych w swoim zawodzie. A prawość była jedną z przyczyn, dla których go dręczyli. Z własnej już chęci leczył prymasa tysiąclecia, który lubił z nim pogwarzyć w korytarzu, z daleka od podsłuchu, pytając za każdym razem, co słychać, panie Walenty. Z wdzięczności za powrót brata z obozu ślubował odbyć pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Kiedy z niej powrócił, powiedziano mu, może pan zapomnieć o kierowaniu instytutem. Nie przyjął tego jako klęski. Przybiegał do nas w roku 68. Przybiegał w stanie wojennym, niepokojąc się, czy nas nie wzięto. Pamiętam, jak spotkałam go na warszawskiej Pradze, podczas okupacji niemieckiej pogroził mi tylko palcem, zgadując jakieś kurierskie zadanie. Karmił mnie, kiedy chodziłam na uniwersytet podziemny, bo przyszedłszy kiedyś rankiem do mieszkania, które mi wyznaczono, zobaczył goły siennik i łyżkę wetkniętą w garnek z zaschniętą kaszą. Nie umiem nakreślić portretu moich braci.